Państwowa Komisja Wyborcza ma przy Kancelarii Prezydenta RP. To miejsce siedziby jest ważne o tyle, że 20 listopada, czyli 4 dni po bezwzględnie nieważnych według mnie wyborach do samorządów 16 listopada 2014 roku, weszła grupa do siedziby właśnie PKW i przeprowadziła konferencję, którą nadawała publiczna TVP. W tej grupie, kto się znalazł w tej grupie, którą puszczono, według mnie jest to ustawka, widzimy tam na czele przy mikrofonie kilku Żydów. Braun, stryjecznie powiązany z prezesem TVP, Stankiewicz, aktywistka sionistów, żydoprawicy, Winnicki, tu bardzo samozwańczy lider sionistycznego ruchu tak zwanego narodowego. Widzimy też posła narodu. Wiplera, którego onegdaj Eugeniusz Sendecki, prowadzący na YouTube TV Narodowa, zaproponował na nawet ministra spraw wewnętrznych. I jeszcze kilka osób. Zdjęcia są dostępne w internecie, kto tam 20.11.2014 roku wszedł. I co się stało? 21 listopada wymieniono jednego sędzię zawodowego ze składu PKW. Zamieniono sędziego Kosmala o nazwisku takim na sędziego karnistę, czyli przypuszczam, że z ramienia Sądu Najwyższego, ze składu tego, ponieważ nie ma o tym panu... No, widzimy go na zdjęciu z Kwiatkowskim, prezesem NIK. Szara eminencja. Też Żyd. Karnistów. To jest ważne, dlatego że... Zdjęcie jest z 11.2010 roku. Zaraz po... zbrodni smoleńskiej. Sprawiedliwe wyroki. Na przykład nie osądzono we właściwy sposób przestępców, ludobójców Jaruzelskiego z Kiszczakiem, którzy dokonali krwawego przewrotu, zamachu stanu. To z tej strony, którą Państwo już pewnie z moich filmów znacie. Jaruzelskiego nawet ten sąd nie zdegradował do szeregowca, do stopnia szeregowca, i widzieliśmy w 2014 roku, jaki pogrzeb trzecia RP temu to najnowszy post urządziła ministra Piątkowskiego, polecam. W honorowym miejscu na wojskowych Powązkach. Skandal nie do opisania. To jest hańba tej trzeciej RP. Tak słów. Wrócę do składu nowej, tak zwanej nowej, ponieważ stara Państwowa Komisja Wyborcza, oprócz tego jednego sędziego właśnie o nazwisku Kozielewski, podała się do dymisji. Kozielewicz. Ogłosiła te wyniki, według mnie bezwzględnie nieważnych wyborów 16 listopada 2014 roku, podała się do dymisji i dostała od Stanisława Komorowskiego nagrodę w wysokości około 600 tysięcy złotych.
pytanie, za co, jest bardzo uzasadnione. Według mnie ci sędziowie powinni zostać osądzeni w sprawie swoich działań w Państwowej Komisji Wyborczej. I co widzi?